Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Ameryka nie wierzy Waszyngtonowi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No, Amerykanie nie wierzą rządowi, Waszyngtonowi, no ale też nie wierzą w zasadzie wszystkim instytucjom. Te instytucje amerykańskie, które zawsze Amerykanie albo głosowali, albo wierzyli, albo mieli jakieś takie zaufanie. Teraz były badania Gallupa, no i to jest coraz mniej. Badania Gallupa były robione od 1969 roku. No i dzisiaj, na dzień dzisiejszy, to jest 29% społeczeństwa mówi, że wierzy. Wierzy 11 instytucjom w Ameryce. To jest rekord. To jest rekord po prostu. No 1/4 Ameryki, żeby tylko w to wierzyła, no to wierzyła, a powinna wierzyć, czyli wszyscy chyba Republikanie nie wierzą, no i połowa demokratów wierzy, no bo tak jest podzielone. To jest straszne, dlatego, że to wszystko spada. W 1979 roku 48% ludzi wierzyło w instytucje, powiedzmy, państwowe, narodowe. 45% w latach 1980. 40% już było w latach 1990. 30% w 2010. No i teraz w zeszłym roku to było ponad 30%, a teraz jest poniżej 30%. No ciekawe jest, że to wszystko idzie po linii partyjnej. Po linii partyjnej, czyli komuniści nie wierzą policji i komuniści nie wierzą Sądowi Najwyższemu, a republikanie, konserwatyści nie wierzą ludziom w nauce, nie wierzą ludziom w szkolnictwie, nie wierzą ludziom w środkach masowego przekazu, nie wierzą ludziom w medycynie. Także tu widać ten podział, kto jest kto, tak? To jest nieprawdopodobne, że po tej linii partyjnej to w ten sposób idzie, ale niektóre instytucje dużo bardziej spadły w oczach, szczególnie gazety i środki masowego przekazu. Środki masowego przekazu, no to w Ameryce, no to zawsze były traktowane jako takie, no, forma tego, żeby pilnować rządu. W Ameryce to było takie wahadło, takie pendulum. To zawsze szło prawica, lewica, prawica, demokraci, republikanie, republikanie, demokraci. No i ludzie zawsze jakoś tak mieli coś do powiedzenia i jak im się nie podobali jedni, to byli wybierani drudzy. Później jak drudzy się podpadali, to byli wybierani pierwsi. No a teraz przez ostatnie 40-50 lat komuniści doprowadzili do tego, że wychowali dwa, trzy pokolenia socjalistów i komunistów. I teraz niektóre stany są jednopartyjne. Stany są jednopartyjne. Tam pomimo, że 40% powiedzmy głosuje na prezydenta Trumpa, na konserwatystów, no to nie mają żadnych, powiedzmy z 12 reprezentantów w jakimś stanie, to 12 jest demokratów, a 40% nie ma żadnej reprezentacji. Dwóch senatorów, powiedzmy, w każdym stanie jest dwóch senatorów, bo Izba Senacka jest 100, bo jest 50 stanów. Też z reguły są socjaliści, komuniści, demokraci. Także demokracja jako taka w wielu stanach w Ameryce nie istnieje. Nie ma opozycji, nie ma możliwości opozycji. No jak nie ma opozycji, no to wszystko się degeneruje. Wszystko degeneruje i nie ma tego bata gazet, telewizji. Także na dzień dzisiejszy 18% Amerykanów wierzy w środki masowego przekazu. W 1979 roku 52% ludzi wierzyło w środki masowego przekazu. Także to jest coś przerażającego. To jest coś, co komuniści od hipisów
od tych piosenek o włosach doprowadzili właśnie. Dlaczego? No dlatego cała ta wojna w Wietnamie, no to była, że komunistyczny Wietnam napadł na wolnorynkowe południe. No i zapuszczali, powiedzmy, długie włosy, dlatego że to był taki symbol żołnierzy. Jak żołnierze szli walczyć w Wietnamie, no to byli strzyżeni, no to wszyscy ci hipisi, wszyscy ci socjaliści po prostu zapuszczali długie włosy, wkładali sobie kwiaty we włosy, no i śpiewali piosenki, protest, stągi, najróżniejsze. No i od tego momentu wszyscy ci hipisi opanowali, praktycznie rzecz biorąc, no i na dzień dzisiejszy Ameryka nie wierzy kompletnie środkom akademickim. To jest demokraci i republikanie im nie wierzą. Kompletnie nie wierzy tym, którzy kontrolują cały ten środki informacyjne i tak dalej. Nie wierzy do, można powiedzieć, całej arystokracji budżetowej. No bo teraz to, co się stało, no to w sumie to się stała klasa budżetówka, to się stali urzędnicy w Waszyngtonie w promieniu 500 kilometrów, no to są wszyscy socjaliści. Naokoło Waszyngtonu to jest 500 kilometrów, tam w ogóle nikt nie głosuje na republikanów. Także to jest nowa klasa, która w zasadzie wierzy w jakieś globalne religie ideologiczne, w komunizm i w ogóle ma za nic całą resztę Amerykanów. Całe te 70% Amerykanów po prostu jest traktowana jak podludzie w Ameryce. Nie są rządzeni, mają tylko płacić podatki. Teraz całe te wszystkie walki na podstawie rasizmu i genderyzmu, czyli tej zmiany płci, to wszystko też jest pchane, że Ameryka to jest po prostu jeden wielki zły kraj od setek lat, no i w zasadzie musi być zmieniona. Także normalny Amerykanin czy demokrata, no szczególnie republikanin, konserwatysta, no ale również i normalny demokrata, no bo w Ameryce niestety do władzy teraz doszli do socjaliści, a Aleksandra Ocasio-Cortez, no to ona jest ze socjalistycznej partii amerykańskiej w Nowym Jorku. Ale jak się popatrzy się na te wszystkie wpadki, tak? W 2008 roku cała instytucje bankowe i rządowe, Ministerstwa Skarbu i tak dalej, przekonywały, że wszystko jest bezpieczne, że banki są bezpieczne. No a później zwykły Amerykanin to tracił pracę, tracił oszczędności, no i tracił po prostu finansowo. No i nie ma się dziwić, że stracił zaufanie. Te wszystkie zaufane kompanie technologiczne też się im ufało, też mówili, że te wszystkie osobiste dane, no to są trzymane, że to nic się tam nie zejdzie. No a okazuje się, że było to wszystko i sprzedawane, i handlowane, i wynik zaufania, zachowania ludzi jest taki, jaki jest. Te wszystkie zaufane wielkie biznesy ciągle mówiły, że rynek globalny jest nieprawdopodobnie dobry, że jest dobry dla ekonomii, że stwarza pracę, że redukuje ceny. No faktycznie redukuje ceny, no bo 30-40 lat temu buty chińskie kosztowały, powiedzmy, 3 dolary zamiast amerykańskich 5 dolarów, no ale teraz chińskie buty kosztują 100-150 dolarów i nie ma i komu produkować ich w Ameryce. Wszystkie telefony są produkowane w Chinach.
No ale najgorsze jest to, że wszystkie te wielkie biznesy, no to wpadły w tą politykę komunistycznego obudzenia. I oni są komunistycznie obudzeni i są napompowani tym rasizmem, można powiedzieć, czy tak jak oni mówią, walką z rasizmem, no i są przesiągnięci całym tym oszołomieniem płciowym. Zaufania administracja i rząd tłumaczyło, że granica amerykańska jest bezpieczna. No a teraz kilkanaście milionów ludzi dostało się bez żadnego prześwietlenia. Normalnie jak ludzie emigrowali, no to jakieś odciski palców były brane, jakieś dane, jakieś paszporty były brane. Ludzie, którzy sponsorowali innych, to się zobowiązywali do tego, że będą ich utrzymywali. Teraz w Ameryce Los Angeles, Nowy Jork, Filadelfia, no większość tych miast jest po prostu napompowana niekontrolowanymi emigrantami. Szkoły są zalane są nawet w całej Ameryce. Nauczyciele są zaskoczeni, bo dostają 40, 50, 100 dzieciaków do szkoły, gdzie jest powiedzmy 800 czy 900 studentów. No to są straszne proporcje, tak? Także już nikt nie wierzy. No zaufane instytucje medyczne też już nikt nie wierzy. Po tym, co środek kontroli tych chorobowych zrobił na temat pandemii, no to no i oni tłumaczyli, że trzeba w zasadzie podążać za nauką i podążać i słuchać nauki. No prawda była taka, że jedynych, których można było słuchać, no to tak jak za Stalina w tych głośnikach, szczekaczkach, to był jeden jedyny program propagandowy. No i w Ameryce tak było. Wszystkie te YouTube'owe jakiekolwiek inna opinia. No mój kanał był dwa razy zawieszony na dwa tygodnie i nieustannie dostał ostrzeżenia, także jakieś jeszcze pod karą bata jest ten kanał, że jeżeli coś się stanie, no to mogą go kompletnie usunąć. I monetyzowanie też wszystko, cokolwiek dotyczyło tej paniki, też to wszystko było usuwane. Także to nie jest zaskakujące, że Amerykanie nie wierzą rządowi, nie wierzą instytucjom. No też jest ciekawe, że w wypadku demokratów, no to oni republikanie, no to mniej więcej jak nie wierzą, to nie wierzą i pod swoim rządem i pod cudzym rządem, ale demokraci, socjaliści, komuniści, to dane statystyczne pokazują, że jak Trump doszedł do rządu, kiedy został wybrany przez 80 milionów, no to za Trumpa demokraci nie wierzyli wielu instytucjom, a później jak już Biden został niby wybrany, no to wtedy zaczęli w większej ilości wierzyć. No tak, także to są chorągiewki. Chorągiewki są ogłupiałe, chorągiewki lewicowe i to są dane statystyczne. To jest Gallup, to Pew Research Center też podobne rzeczy robi. Co jeszcze wszystko spowodowało? No spowodowało to, że ta nieprawdopodobna technologia, te telefony, te komputery, to wszystko spowodowało, że ludzie starali się, powiedzmy, sprawdzać. Tak? Kiedyś trudno było zweryfikować i trzeba było słuchać oficjalnego radia czy telewizji, czy oglądać najróżniejsze programy, czy czytać gazety. No a teraz każdy może zweryfikować. Teoretycznie może wejść do zarządzeń czy ustaw rządowych i popatrzeć, co tam jest. Nie trzeba słuchać tych, którzy interpretowali. No bo dzisiaj środki masowego przekazu, no to zamieniły się w sumie w szczekaczki partyjne. No już nie ma niezależnych środków przekazu. I to jest
To jest straszne. To jest straszne, że cały ten system spowodował to, że używał takich, no stygmatyzował w sumie tych, którzy chcieli mówić prawdę, no to stygmatyzował, no bo to była jedna wielka polityczna propaganda, żeby zaciukać prawdę i zaciukać i informacje. To wszystko może się zmienić, tak? To się wszystko może zmienić. No przede wszystkim wszyscy przywódcy tych instytucji, oni muszą jakoś być bardziej widoczni. Czy rząd, czy prawo, czy wojsko, czy policja, to musi być wszystko to bardziej jakoś widoczne. Środki przekazu, no też muszą zmienić się, to jednak ideologicznie musi być neutralne. Środki przekazu jednak muszą oceniać obydwie strony. To co się stało w Ameryce, ta jednostronność środków przekazu, to jest po prostu nie do uwierzenia. Szkoły i koledzie muszą tak samo muszą po prostu zrobić. Jeżeli to się nie stanie, no to amerykański dobrobyt, amerykańska spójność, no i przetrwanie, amerykańskie przetrwanie może być po prostu, okazać się, że Ameryka nie przetrwa. Może się okazać, że ten dobrobyt ogólnie zostanie zjedzony, no bo jedność została zabita. Jedność została zabita przez komunistów. Oni od lat pchają jedyną słuszną ideologię. No ale to w Kambodży, w PRL-u, w Soviet Union, w Chinach, to wszystko doprowadzało zawsze do cierpień normalnych ludu, miast i wsi, no ale również tych akademików, tych wszystkich profesorków, nauczycieli, urzędników, polityków, politykierów i tak dalej, i tak dalej. To jest to, co musi się zmienić. No ale musi się zmienić ta relacja pomiędzy liderami i ludem. Ci wysoko wykształceni, wysoko opłacani zawodowi politycy, zawodowi urzędnicy, to jest coś, co zniszczyło Amerykę. Teraz musi nastąpić jakieś prawdziwe przebudzenie, nie tylko te obudzenie komunistów. Oni tak walkie nazywają, no ale to trzeba odnowić te wartości w instytucjach, to może być, Ameryka może odnieść znowu sukces, ale Amerykanie muszą wierzyć, muszą wierzyć instytucjom i muszą wierzyć przywódcom. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych. Nie dajcie się oszukać jednopartyjnym komunistom. Oni zawsze to ładnie opakują w jakieś takie słodkie słówka, ale tam zawsze jest oszukaństwo. Tam jest zawsze oszukaństwo. Nie ma demokracji. Demokracja to jest wtedy, kiedy jest jakaś linia opozycyjna, partia opozycyjna. Kiedy partia opozycyjna nie ma nic do powiedzenia, a w wielu stanach w Ameryce tak się niestety stało, to nie jest demokracja, to jest po prostu komunistyczny zamordyzm. Zdrowia dla normalnych.